Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem D.R. Aragor, a to co oglądacie jest to oczywiście Doki Doki. Jak pokochać tego moda i się nie załamywać. W skrócie moi drodzy, jesteśmy w tym cudownym modzie. Mała ciekawostka, ja po skończeniu ostatniego odcinka oczywiście zapisałem grę i podczas zapisania gra się wykrzeczyła. Po prostu wywaliło grę mi. Twórca specjalnie zrobił, że podczas zapisu wywala grę. Podczas uruchamiania wyskoczyła ikonka, że nie zesraj się, zapisałem twoją grę, więc jej fajnie, jak ta gra nam nanosi, że to jest po prostu nie pamiętam, no i mieliśmy tylko jeden zapis, teraz mamy wszystkie, wcześniej był tylko jeden, teraz mamy wszystkie, więc jej cieszyć się. Dobra, ale zobaczmy, co się tutaj dalej dzieje. Po kilku minutach przygotowań Yuri i ja ustawiliśmy się przy kilku biurkach, aby wspólnie czytać jej książkę, siedząc prawie jeden na drugim. Jest to w jakiś sposób najmniej kłopotliwa pozycja, jaką możemy sobie wyobrazić. Cieszę się, że zgodziła się na czytanie ze mną, Yuri. O, uśmiech. Czytanie jest takie onieśmielające. Czasami nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. Dobrze jest mieć kopię zapasową na wypadek jakiegoś problemu, wypadku czy czegoś. Ja mam, zapisałem. Rozumiesz, o co mi chodzi, prawda? Ja nie jestem pewna, czy tak. Cóż, będę szczery, trochę boję się książek. Nani? Ej, książki są cudowne, są przepiękne. Co, moja rodzina zginęła w tragicznym wypadku związanym z książką? Co? Moja matka czytała straszną książkę w tym samym czasie, kiedy mój ojciec badał przewodnik turystyczny po Walii i on próbował wymówić nazwę takiego jednego miasta o strasznie długiej nazwie i... Ale cieszę się, że jestem z tak doświadczonym czytelnikiem jak ty. Jestem pewien, że pomożesz mi przebrnąć przez książkę w końcu. Ona jest zdziwiona, kurczę, że ojciec demona wysłał wszystki ten demon zajebał. Co autor miał w głowie, proszę? To tak, jestem pewna, że będę w stanie ci pomóc. Tak, świetnie, założę się, że będę w stanie bawić się, świetnie się bawić, przeglądając tę książkę. Znaczy, tak długo, jak nie jest to coś naprawdę strasznego, jak historia o obozie religijnym, który zostaje zmieniony w więzienie dla eksperymentów na ludziach. Przestań straszyć Yuri! To nawet ona nie... Ona powinna takie rzeczy mówić, a nie ty, a ona teraz przerażona, co ty wymyślasz. A potem jest jeszcze gorzej, bo w więzieniu tam ludzie mają tę cechę, która zmienia ich w maszyny do zabijania żądnej krwi. Obóz religijny. Machiny do zabijania. A potem idziesz z tym jeszcze dalej. Jak placówka zaczyna selektywnie hodować ludzi, odcinając im koczyny i przyczepiając je do... Aha. Wiem, po prostu zacznijmy czytać tę książkę, która nie ma absolutnie żadnej z tych rzeczy, które właśnie wymieniłeś. To jest bardzo dobry pomysł. Okej. Okay. O, kropki! Czas płynie. Zauważyłem. Więc co myślisz o tym do tej pory? A czemu to jest Natsuki? Ja jestem do Yuri. Cóż, będę jeszcze... Och, czekaj. Ups. Przepraszam, Natsuki. Jest okej. Okay. O, wróciliśmy. Cześć, Yuri. Po pewnym czasie zaczynam się wciągać w książkę. Bardzo lubię czytać z Yuri. To jak powiew świeżego powietrza. Móc cieszyć się konsumpcją książek w ten sposób. Jesteś gotów? Ech? Na odwrócenie strony. Jesteśmy tu już około 40 minut. Wolałabym teraz przejść do trzeciej i czwartej strony. Och, przepraszam, już prawie skończyłem. Nie powinno mi zająć więcej niż może 5 minut. 45 minut czytać dwie strony? No nieźle. Ty nie mówisz poważnie? Proszę, powiedz mi, że próbujesz tylko zrobić mi jakiegoś szczególnie niewdzięcznego psikusa czy coś. Wiem, przepraszam, nie czytałem nic od czasu wypadku, więc mam pewne zaległości w czytaniu. Ale 45 minut jedno? Dwie strony? Hej, pamiętam, że podobała mi się ostatnio książka, którą czytałem wcześniej. Nie sądzę, że miałabyś nic przeciwko, gdybyśmy znaleźli egzemplarz. Wszyscy srają, prawda? No przestań ją straszyć! Nigdy właściwie nie dowiedziałam się, czy każdy to robi, czy tylko ja. A... Okej. Och, to przypomina mi... Chciałem cię spytać, czy ty srasz? A jeśli tak, to jak często zapominasz wyczyścić kupę ze zmywarki?
proszę, ratujcie mnie. O, czemu o tym gadamy? Natsuki? Co jest? O tej chwili nie będę już wyrażała negatywnych rzeczy, czy to myśli, emocji, czy płynów ostrowych na ciebie w stosunku do ciebie, gdy poruszysz temat mangi. Są gorsze tematy. Nie jesteś już najniższą poprzeczką w klubie. Słodko. Byłam zmęczona tym, że mój tata krzyczał na mnie za to całe plucie. Chcesz się spotkać lub coś zrobić? Niczego bardziej nie pragnę. Słodko. Byłam coraz bardziej zmęczona tym, że mój tata krzyczał na mnie, że nie mam żadnych porządnych przyjaciół. Chcesz zacząć umawiać się na randki i wejść w prawdziwy związek? Nie, Yuri, Natsuki razem? Niczego bardziej nie pragnę. Słodko. Czemu słodko? Miałem już dość mojego ojca, który krzyczał na mnie, że spędzam tyle czasu na robieniu nerdowskich rzeczy jak czytanie mangi i nie rozwijam żadnego zdrowego związku z kimś wspaniałym, z kim mogłabym mieć piękne wnuki. Z Yuri nie możesz mieć, bo jest kobietą. Zamiast tego będzie na mnie krzyczał, że znalazłam lukę w tym poprzednim stwierdzeniu, która wyklucza możliwość dania mu kiedykolwiek wnuków. Chwila. A co ze mną? Uważam, że bardzo wyraźnie określiłeś swój status jako kiepski wybór partnera. Nie wiem, czemu moja postać nagle o takich rzeczach zaczęła gadać, ale okej. Nie wiem jednak, czy dotyczy to również wspomnienia wkładu genetycznego, który mógłby się wnieść do reprodukcji. Jednak raczej jestem raczej przekonana, że odpowiedź na to pytanie jest nieistotna. Papa, moje drogie. Ugh. Tłumacząc, jestem pewna, że powiedziała: a co z tobą, Dara Regor? Co ty tak się patrzysz? Więc... zmiana sceny! Czemu? Odpowiedź ogólna, potwierdzająca poprzednią scenę, bez konkretów dotyczących tej sceny. No nie? Szalone jest to, że udało ci się to kompletnie spieprzyć z niedefiniującą zmienną dlatego. To prawie tak, jakbyśmy po prostu ślepo pędzili w kierunku tragedii i żaden z naszych wyborów czy decyzji nie ma tu znaczenia. Tak, to naprawdę dziwne. W porządku, więc zaraz podzielimy się naszymi wierszami. Ale ja napisałem dla Yuri, a ona już mnie nie chce znać, więc to się skończy tragicznie. Zaraz, a co z innymi scenami? Jak ta z ciasteczkami? Cała ta scena miała na celu skłonić graczy do zastanowienia się, jak daleko oryginalna gra była skłonna się posunąć z takimi rzeczami jak Sayuri fizycznie przytulająca Natsuki i tym samym nakłaniająca ją do pozostania. Tymczasem w tym modzie Natsuki i Yuri już się sobie oświadczyły. Już? Jestem pewna, że jeśli dasz im kolejne 10 minut, skonsumuję małżeństwo. O, fajnie. No tak, dlatego mi się podobało. Chcę zobaczyć, jak daleko idziemy teraz. Czemu nie? Ja chcę popatrzeć, na kogo się najpierw rzucam, na Monikę. Pójdę porozmawiać z Moniką. Nie mam pojęcia, kto wygrał wojnę w wiersze, wolę więc dostać odpowiedź, niż samym ją wymyślić. Hej Monika, czy mogłabyś... Yuri. Czekaj, co z nią? Ona jest tą, która najbardziej docenia twój wiersz, Dara Regor. Nawet ci go jeszcze nie pokazałem. Skąd możesz wiedzieć? Mika wyrywa wiersz z ręki i zaczyna go czytać. To było dziwne. Jakimś cudem po prostu stałem tutaj i patrzyłem, jak czyta mój wiersz wielokrotnie przez ostatnie 17984 lata. No to trochę posiedzieliśmy tu. Jestem stary. Przeczytałem i nadal mam rację. Teraz mi wierzysz? Ja chyba naprawdę muszę iść nagle do łazienki. Nieważne, może się poprzeczytałem mojego wiersza Dara Regor. Chodzi o konkretnie szczególnie ważną sprawę, którą ostatnio miałam. Przyznam, że jest nieco abstrakcyjny w porównaniu z większością wierszy. Więc może być ci trudno wyłapać podtekst implikacje. Czemu się zaczerwieniła? Report błędu, bip bup. Przyjmowanie danych. Getsumi rzeczywistość. Bz. If realistyczne video game. No, wideo gry są lepsze jeśli rzeczy realistyczne są lepsze niż wideo gry, wtedy uruchom niepozorne zdobycie serca gracza exe. Wtedy serce gracza
co to znaczy, jaki to język programowania mój? Wyczyścić i uruchomić wytywy, spieprzyć te wszystkie inne dziwki. Pieprzyć, okej. Okay. Lub? Uruchom jak normalny dupek, VN czy coś. Uruchom odgłosy klikania, NA, długość. O jacie, nie uruchamiaj mi na tyle to. To nie ten, co? Co to dokładnie jest? Ups! Monika wyrywa mi kartkę z ręki. Jak to się stało, że przez przypadek dałem ci stronę z mojego pamiętnika? Czemu piszesz tam w pamiętniku jak w programowaniu? Co mam rotałaś pod nosem na tyle gówno, że narracja to wyłapała, a ja nie? Zdychaj w piekle. Okej. Nie ty, graczu, to znaczy graczu. Auć, miałem na myśli Daregor, to nadal ja. Nieważne, po prostu ruszaj dalej do cholery. Czy to znaczy, że mogę teraz korzystać z łazienki? Nie. Jak ona jest super, po prostu. Ej, tutaj ona jest po prostu bajeczna, idziemy do Yuri. One są we dwie. Nie zdałam sobie sprawy, że zarówno Natsuki, jak i Yuri są tutaj. Trudno mi sobie wyobrazić, jak długo ignorowałam twoją obecność. Nie zdałem sprawy, jak wielki to był błąd. W porządku, nigdy nie wiedziałam, że jesteś tak wspaniałą osobą, po prostu uwielbiam być teraz przy tobie. Och, teraz rozumiem, one właśnie podzieliły się swoimi wierszami między sobą. Co więcej, wyraźnie lubią wzajemnie swoje wiersze. To jest dziwne, bo nigdy nie lubiły i chcą widzieć więcej wierszy od siebie. To takie fajne widzieć taki entuzjazm ze strony członków z klubu w stosunku do tego bezsensownego zajęcia. Wow, wasze wiersze muszą być naprawdę dobre, jeśli wasze odpowiedzi na nie to wzajemne zrozumienie się. Oboje są przerażone. W każdym razie chciałem porozmawiać z Yuri o naszych wierszach. Jesteście jeszcze w nastroju, czy mam to bardziej zepsuć? Nie, już wystarczająco zepsułeś, Daregor. Odezwij się później, okej? Tak, absolutnie. Yuri stoi tak przez chwilę, wpatrując się w Natsuki, która odchodzi. Yuri, chodź tu do mnie. Jakby naprawdę się gapiła. Możemy teraz podzielić się wierszami? Ach, tak, tylko... Tylko obiecaj mi, że nie będziesz już używała rzeczownika jako czasownika. Tak, nie ma problemu. Po tym wszystkim możesz się cieszyć z Natsuki. Proszę o rozszerzenie mojej poprzedniej prośby o powstrzymanie się od używania przymytników jako rzeczowników. A teraz zobaczmy. Ucieszyła się. Czemu procent? Dobra, to już staje się absurdalne. Potrafisz to poprawnie wymówić? Ja go uwielbiam. Ona uwielbia, zobaczcie, nawet delikatnie się rusza. Dalsze próby sformułowania moich najskrytszych odczuć związanych z tym wierszem nie dorównałyby procesie tego opisu. Och, fajnie. Źleś wyglądasz, wszystko w porządku, ciężko oddychasz. Jest ze mną lepiej niż kiedykolwiek. Nie wiem, czy mam się z tego cieszyć, czy bać. Ona jest teraz... Yandere. Jakie to słodkie. Tak. Więc tak napisałeś też wiersz. Proszę, powiedz tak jeszcze raz. Och, przepraszam chwileczkę. Yuri wręcza mi... Tezaurus? Co? To jest twój wiersz? Najbiosa nie. Próbuję tylko zademonstrować mój prosty przedstawienie wiersza. Obserwuj. Przewraca książkę na jakąś przypadkową stronę. Jest tam kilka słów, które się w nim przebijają? Co to jest? Ilekroć tworzy poezję, odwołuje się do tej konkretnej instancji, tego Tezaurusa. To moja zbiorowa pula słów. Celowo nie pozwalam sobie na ponowne użycie słowa, które już wcześniej wykorzystałem w wierszu. Ej, to brzmi fajnie. Ergo z pewnością w pełni wykorzystuje język angielski. Tak jak było to zamierzone. Powinno być polskie, lepiej by brzmiało. Zaraz, czy my nie mówimy teraz po japońsku, żyjemy w Japonii? Okej, dobra. Nie, żyjemy w Japonii, która posługuje się językiem, któremu tłumaczowi płacą za pracę. Płaci się za pracę. Okej, czyli mówmy po polsku. Z tego też powodu są słabo opłacani i zdecydowanie powinni dostać w tym roku większą premię za całą ciężką pracę, którą włożyli. Widzicie, moi drodzy? Więc teraz docencie ciężką pracę Segiego, wbijcie na jego kanał, dajcie subskrypcję i łapkę w górę.
bo on wkłada ciężką pracę i jest niedoceniany. W pełni zgadzam się w tej kwestii, ponieważ ja również uważam, że tłumacze zyskują najbardziej znaczące wynagrodzenie niż to, które otrzymali do tej pory. Poza tym, czy to by was zabiło, gdybyście pozwolili nam rozliczać czas, kiedy idziemy do łazienki? Poważnie, żadna inna firma nie zmusiła mnie do tak dokładnego śledzenia czasu sprania. Czemu znowu o tym? Zgadzam się, to absurd, ponadto plan ubezpieczeń zdrowotnych jest żartem i powinien z całą pewnością obejmować dentystę jako opcję. Nani? Tak czy siak, tej głupiej postaci skończyły się teksty, na których mógłbym się wypowiadać, więc oto jest pieprzony wiersz. Na marginesie tłumaczenie go było absurdalne. Ale jest bardzo ładna czcionka. Kelpie pomocnik refulgacji. No nienawidzę takiej czcionki. Nie rozumiem. Coś tam mojego Elium napominywają się coś? Koniecznie jest, aby był on tak definitywny. Antypodalna, śladowa oprawa sądowa, która coś tam, najodleglejszy z dotychczasowych zostanie wyparty przez hałaśliwy, cyjanowy coś tam odgłos wylotu. Nawilżam. Nie rozumiem. Nie rozumiem, nawet nie chcę wiedzieć. Mogę spytać o twoją pamięć? Dajesz. Czy aż tak bardzo go nie lubisz? Czemu jest czerwono? Czy może zamiast tego wprowadzić się w stan zachwytu i zdumienia? Czy ten wiersz przypadkiem nie był to, czego ja się zawsze bałem? I czy on nie wprowadził jakiegoś demona? Daregor, jeśli to możliwe, wolałbym, abyś podzielił się swoimi przemyśleniami i uczuciami na temat mojego wiersza. Jestem pewna, że to niemożliwe, Yuri. Co? Dlaczego? Jestem prawie pewna, że Daregor dostał udaru. A czemu? Czuję smak ciasta limonkowego. O! Też bym opitolił ciasto. Ach, Yuri, proszę, tym razem bądź bardziej ostrożna. Kto teraz będzie na mnie krzyczał? Ej, to tyle? Idziemy do Sayori. Hej, Aregor, proszę, nie rób tego. Nie, przestań, zła postać, zła. Zła Sayori, zła. Siad. Nie, czekaj, pozwól mi wyjaśnić. Dostała liścia. Monika postępuje do uderzenia Sayori w głowę zwiniętą gazetą, bez obrazu gazeta. Nic nie zrobiłam, przysięgam, ale chciałaś. Och, jasne. To było dość wredne. Och, proszę, pamiętaj, jak w oryginalnej grze znęcałam się nad nią i zmieniłam ją tak, jakby się zabiła? No dobra. A no tak, w porównaniu z tym, to wydaje się łagodne. O tak, prawie zapomniałam o moim późniejszym spotkaniu. Muszę się pośpieszyć. Ty masz na myśli zabicie się? Zaplanowałaś to jako spotkanie? Tak, naprawdę nie chcę go przegapić. Dzięki, Monika! Tutaj nic nie pomoże, Monika, po prostu olej. Nie, olej. Naprawdę, nie warto. Daj mi jej się spotkać. Genialne miała minę. Więc nieważne. Co myślisz o tym wierszu? Och, ups, ja jeszcze go nie czytałem, hehe. Och, no. Okej, teraz mogę zapytać, co o nim sądzisz? Mike, w porządku. To znaczy, pewnie i tak mi się spodoba ze względu na wszystko. Mam najwyższą średnią ocen za słowo. Musiałabyś się naprawdę postarać, żebym go znienawidziła, żebym no cóż, znienawidziła. Tak, to ma sens. Twoje standardy zawsze były dość niskie. O, hej, to mi przypomina. Chcę, żebyś był moim chłopakiem. Nope. Możesz mnie, no, o to zapytać później, czy coś? Mam do załatwienia sprawę z wierszem, więc... Napisałem to jakieś 3 sekundy temu, okej. Okay. W tym wszechświecie nie ma żadnych terapeutów. Więc myślę, że to jest najstraszniejsza rzecz, jaką mam, aby być w stanie do konfrontacji z moimi własnymi problemami, z własną wartością, jak również z radzenia sobie z nieodzajemnioną miłością, która codziennie darzę
do mojego sąsiada, którego w jakiś sposób przekonałem, żeby dołączył do tego klubu ze mną, bo jestem samotna i tęsknię za nim. La la la, zawsze jestem szczęśliwa i takie tam, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nie jestem. Szczególnie wtedy, kiedy nawiązuję do tego w nieco zwalony sposób. Wziąłem sobie śniadanie. Jeszcze nie zjadłeś śniadania? Jak to możliwe? Masz iść zjeść śniadanie. I co mi sądzisz? Ja nie łapię go. Cokolwiek próbujesz przez to przedstawić, kompletnie mnie to nie przekonuje. Nie mam pojęcia, co to wszystko znaczy. Serio, tam jest napisane 1:1, idioto. Dzięki, prawie zapomniałem o moim późniejszym spotkaniu. Kto będzie? A no tak, została tylko jedna opcja. Natsuki! O, hej, patrzcie, to pan... Clamjam? Dziękuję bardzo za to. Po prostu zbyt dobrze się bawiłam i jestem bardzo szczęśliwa, że wy... Porę mnie powstrzymałeś. Nie ma za co, ale nigdy nie powiedziałem wam mojego drugiego imienia, ani nazwiska. Jakie odgadłaś? Ty, czekaj, co? Powtórz jeszcze raz. Tak, nigdy nie powiedziałem wam mojego pełnego imienia. Darego Clamjam. Serio? Serio? Wyjaśnij teraz. Cóż, mój ojciec prowadzi firmę rybacką, która specjalizowała się w pozyskiwaniu dużych ilości mięczaków. Co w sumie nie ma związku z tym. Moja mama była naprawdę znana przy swoich przyjaciół z tego, że wchodziła im w drogę, kiedy tylko chciały się zakochać. W każdym razie, była też nałogową harzarcistką i przegrała kiedyś zakaz, w którym jej przyjaciółki miały nazywać jej dziecko, ale tylko ich drugie imię i nazwisko. Och, więc Dargor, to nie jest ich wina. Nie, to nawet nie była wina moich rodziców, ale to już głupsza historia. Nani? W każdym razie, czy mogłabyś przeczytać to gówno? Fajnie, mieliśmy ojca rybaka, który łowił mięczaki. Aha? Tak, pewnie. Och, okej. Co masz na myśli? Po prostu okej. Tak. Po prostu, tak! I tyle, koniec, nie wtrącajcie się. Okej. Co masz na myśli? Po prostu okej. To samo, co ty po prostu tak. Tak. To gadanie. Okej. Co masz na myśli? Po prostu okej. Tak. Okej? Co masz na myśli? Po prostu okej. Cholera, znowu. No pętla ci się zepsuła, źle ifa wstawiłaś. Kurde. Masz, przeczytaj jej wiersz. A ja w tym czasie zastanawiam się, gdzie ją przyniosłam. W złe miejsce. Próbowałam. Bla bla, wszystko się, bo tak. I to jest kuwa wiersz. Ej, to jest najlepszy wiersz ze wszystkich. Bla bla, wszystko się, bo tak. No i. Po co tu wyjaśniać, jakieś tworzyć monologi, długie zdania? Nie, po prostu się, koniec dyskusji. I tyle. Zajebisty wiersz. A gdzie ty była? Czy go zrozumiałeś? Jak najbardziej. Co ja nie? Czy ty go zrozumiałeś? Wyjął nóż. Tak? Czy był uroczy? Nie? Dobrze. Natsuki odskakuje w sposób, który określałbym jako uroczy. Ale jestem pewien, że nie powinienem tego w tej chwili wyrażać. Definitywnie nie. Ja delikatnie składam jej wiersz, kładę go na biurko i powoli odchodzę. Teraz pokazałem wszystkim mój wiersz. Woohoo! Czułbym się pewnie na bardziej spełnionego, gdyby każda wiedziała, że jedyną rzeczą, jaką zrobiłem, było nabazgranie 20 słów na kartce. Hej, Dararegor. Co tam, Natsuki? Tak? Czy pomożesz nam rozstrzygnąć nasz spór? Yuri. Jaki spór? Krzyczałyśmy na siebie przez ostatnie 12 minut, a to nie już małżeństwem jesteście? Jak mogłeś tego nie zauważyć? Och, przepraszam, myślałem, że znowu się wygłupiacie i że suka to słowo klucz w zabawie. Nie, to nie. W każdym razie, spieramy się o to, czyj styl poezji jest lepszy. Dlaczego? Obie tylko wzruszają ramionami. Wygląda to, że... wygląda to na przyjemną rozrywkę, aha. W każdym razie, czyj wiersz był lepszy, Dararegor? Ugh. Może jak powiem Natsuki, to Yuri nie będzie mi czytać do pojawienia się u mnie tętniaka. Wiersz Yuri zajmował więcej niż 5% papieru, na którym był napisany. Wymyśl wymówkę, bo koncepcja brania odpowiedzialności za cokolwiek w moim życiu ma mnie przerasta. Ja wybieram to. Yuri, przynajmniej nauczyłem się kilku nowych słów, zanim zemdlałem. Tak jak przypuszczałem, twój infantylny zasób słownictwa nie mógł wygrać nawet z urazowym uszkodzeniem mózgu. Jesteś
ogromną suką, zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Dobra, na poważnie, dlaczego w ogóle się kłócicie? Obie tylko wzruszają ramionami. Podejrzewam, że ma to coś wspólnego z nagłą obecnością męskiego wpływu w naszym klubie? Tak, prawdopodobnie podświadomie walczymy o uczucia do Araragora. Nie chcę was nawet. Czekaj, Sayori mnie przekonuje. Jest najbardziej otwarta? I śmiała? Czekajcie, myślałem, że jesteście teraz parą. Wiem, że to podobno gra haremowa, czy coś mi się wydaje? Ale ja totalnie zwaliłem z wami. Dlaczego która z was miałaby się mną przejmować? Obie tylko wzruszają ramionami, bo są tak zaprogramowane. Dobra, nieważne. Bylebyście się pośpieszyły i skończyły swój wywód, żebyśmy mogli ruszyć dalej. Zrozumiała, Monika. Muszę tylko przypomnieć, gdzie byłyśmy. O, chyba pamiętam, czy mogę? Pewnie, proszę. Yuri cofa się nieco, gdy Natsuki przechodzi obok niej i czeka, aż Natsuki będzie kontynuowała. Okej, więc jeśli dobrze pamiętam. Natsuki nagle wstała. O! Nie zdawałam sobie sprawy, że tak bardzo zależy ci na zaimponowaniu naszemu nowemu członkowi, Yuri. He? Ja nie. Będzie gadka o piersiach. He? Ty jesteś po prostu... Yuri równie wstaje. Może jesteś po prostu zazdrosna, że Aragor docenia moje rady bardziej niż twoje? Dlaczego to wydaje się... Ha! A skąd wiesz, że nie docenił bardziej moje rady? Czy jesteś aż tak zadufana w sobie? Ja... Nie. Gdybym była zadufana w sobie... Z premedytacją sprawiałabym, że wszystko co robię byłoby przesadnie urocze. Zaraz. Czy to... Oooo! Nie! Cholera, jasna. Nie możecie znowu tego robić. Weszły się na siebie. Czy wszystko dobrze? Okej, po pierwsze... Ruszcie te jebane dupy. Po drugie, nie. Ona jest najlepsza. Monika dzisiaj wygrywa. Zarówno do ciebie, jak i do całej reszty. A wiesz co? To nie moje cycki magicznie powiększyły się o jeden rozmiar, gdy tylko Daregor zaczął się pojawiać, ale dzisiaj jest mój pierwszy dzień. Ale silikon był... A teraz... Twoje urosły, Natsuki. I co teraz zrobisz? Nie będziemy się teraz spierać o te bzdury. Zbierzcie się do kupy. Musimy omówić planowanie festiwalu. Ej, urosły. Silikon, ewidentnie. Próbujecie znowu marnować mój czas na to gówno. Nie pasują ci. No, ma duże. Więc to tak wyglądasz. Tak. Wyglądasz jak... Okej, słuchajcie. Idziecie już je przetestować, czy nie? Później. Super, mogę pooglądać? Nie. Nie zaprosiłyśmy cię. To był silikon, w sensie wkładka na stanik, czy ona sobie serio powiększy? Idziemy dalej. Jeśli nie dołączysz do kolejnej sceny w tym momencie, dorzucę jeszcze większy zestaw dla ciebie. Nie podziękuję! Nie wiem, czy bym tego chciał. Dobra, fuj, nie powinieneś się w to bawić. Dlaczego nie? One dwie najwyraźniej mogą. A co ze mną? Mogę dostać parę? Daję. Nie rozdaję wielkich cysków. A sama sobie dałaś. Poza tym, przejrzałem kod. Jeśli będziesz żyła wystarczająco długo, urosną ci dość duże. Naprawdę? Ale mega! Jeśli. Tak. Zaczynam się czuć źle. Wreszcie. Dobra, dość już gadania o waszych uczuciach i innych bezużytecznych bzdurach, które mnie nie obchodzą. Festiwal zbliża się wielkimi krokami i musimy coś z tym zrobić, bo tak trzeba. Ponadto jest to jeden z jedynych eventów w tej grze, na którym naprawdę chcę być. Ponieważ może uda mi się w ten sposób nawiązać kontakt z bardziej prawdziwymi ludźmi. Czekaj, naprawdę? Chcesz się dostać na festiwal tylko po to? Tak, właściwie. Dan wspomniał o tym, że jednym z jubileuszowych streamów z okazji pierwszej rocznicy. O tym, aha.
Nigdy nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wiem? To mi namieszało w głowie, jak również to, że jestem postacią, która oryginalnie go zrobiła. W każdym razie, dlatego reszta tego gówna jest głupia, nie ma dla mnie znaczenia, chyba że mogę spędzić więcej czasu na rozmowach z... w twoim kierunku MCLD Aragor. Więc musimy sprawdzić, by festiwal był dobry, a gra zmusza mnie dopuszczenie do Aragora z jedną z was w weekend, ponieważ tak musi być, a mogę z tobą? I tak nie obchodzi mnie to, co zrobicie. Jestem pewna, że to po prostu dobrze się przyjmie czy coś. Więc pójdę, by, no nie wiem, poćwiczyć na pianinie, zjeść obiad, skorzystać z łazienki czy coś. Wrócę, jak tylko znów będę mogła się zaangażować. Aha, wszyscy poszli, dobra, papa. Więc festiwal, prawda? Nawet jeszcze nie zapytałem, w czym wy właściwie jesteście dobre. W niczym. Dobra, moi drodzy. Ej, to zostawimy, będziemy na samym razem wybierać odpowiednią kandydatkę dla nas, szczerze? Ej, wybrałbym Sayori, bo jestem ciekawy, czy po prostu Monika przyjdzie i przeszkodzi. To mnie zastanawia. Naprawdę to może być genialne, poza tym chcę zostawić Yuri i Natsuki razem, więc... Ej, to może być dobre. A więc dobra, mam nadzieję, że się wam podobało w tym cholernie dziwnym i głupim modzie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i obejrzycie kolejne odcinki na moim kanale. Teraz, moi drodzy, adios.